witajcie. Wiecie, co się dzieje. Nie będę tego na razie omawiał. Dzisiaj chciałem powiedzieć wam o innej, zupełnie ważnej, ale naprawdę bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, do czego służy władza? Ludzie, którzy zajmują te najwyższe stanowiska, w ogóle nawet te najniższe, niższego szczebla, nie wiem, tam wójt, burmistrz, czy nie wiem nawet, kto tam jeszcze, jakiś radny, zapomnieli o najważniejszej rzeczy. Po co oni zostali wybrani? I tutaj odniosę się do zbliżających się wyborów, słuchajcie, bo temat jest naprawdę bardzo ważny i istotny. Rzecz w tym, że oni, wydaje im się, że naród ich, my ich wybieramy po to, żeby co? Właśnie, żeby co? Zaraz wykorzystują, słuchajcie, swoje stanowiska, choćby to był, powiedzmy, taki, nie wiem, burmistrz, wójt czy radny, że oto on się nosi, jak to się mówiło kiedyś, wozi się, że on jest taki ważny, przychodźcie do mnie, ja wam powiem, czy możecie, czy nie możecie. I słuchajcie, to ten sposób sprawowania władzy, urzędu jakiegokolwiek państwowego, jest normalnie zwykłą patologią. To nie o to chodzi. Nie po to my wybieramy tych ludzi, żeby oni się wozili, czy też żeby się, powiedzmy, panoszyli i zmuszali nas. Słuchaj, wiecie, słuchajcie, to my wam to podpiszemy, ale musicie. Nic nie musimy. Słuchajcie, rzecz jest w tym, i to jest bardzo prosta sprawa. My ich wybraliśmy, my ich wybieramy i tylko w jednym celu, żeby się nam łatwiej żyło. Więc taki burmistrz, wójt, już nie mówię wyżej po prostu i tak dalej, ale każdy urzędnik, który został wybrany przez nas w jakichkolwiek wyborach, to on ma zrobić wszystko, żebyśmy mieli mniej problemów, żebyśmy płacili mniej podatków, żeby wszystko, co się dzieje wokół nas i czego nas dotyczy dana sprawa, żeby nam ona była łatwiejsza, lekka i nie sprawiała w niczym problemów. Taka jest idea władzy, taka jest zasada władzy. A im się wszystko poprzestawiało w tych pustakach i oni zupełnie po prostu, nie wiem, nie wiedzą, po co oni tam są. Oni myślą, że przyszli na jakieś stanowisko, żeby zarabiać 10, 20, 50, 100 tysięcy i więcej. Otóż nie. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że to są słudzy narodu. I to, że my ich wybraliśmy, to oznacza, że darzymy ich zaufaniem. Jest to nobilitacja. Innymi słowy, człowieku, wybraliśmy ciebie, bo ci ufamy i wierzymy, że dzięki temu będziemy sobie spokojniej żyli, będziemy płacili mniej podatków albo wcale, na przykład, że na przykład tutaj nie mamy drogi, chcemy mieć drogę, zrobimy tą drogę i tak dalej, i tak dalej. Na przykład weźmy sobie, nie wiem, co tam, jakieś, powiedzmy, miejsca fajne będą, parkingowe, nowe, bo mówię akurat teraz odnośnie do wyborów samorządowych, prawda, czyli tam, powiedzmy, te miasteczka, wsie i tak dalej. Będziemy mieli miejsca, będziemy mieli plac zabaw, po to ci ludzie tam są. W momencie, kiedy musimy się zwrócić do takiego urzędnika o to, żeby na przykład zarejestrować samochód, to nie może być czegoś takiego, że on nam będzie: słuchajcie, obywatelu, wy musicie tutaj w kolejce, numerek, przyjdzie za 2 tygodnie. Nie. On ma po prostu zrobić wszystko, żebyśmy mieli zarejestrowany samochód, wydane prawo jazdy jak najszybciej i tak dalej, i tak dalej. A nie po prostu: słuchajcie, będziecie tam czekać, nie wiem kiedy, może 3 tygodnie, może rok, ale jak my będziemy mieli to... Co to jest w ogóle za życie? Co to jest za podejście do ludzi? To ja po prostu nie wiem. Oni chyba oni naprawdę, właściwie nie chyba, oni naprawdę zapomnieli, po co oni tam są. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że to właśnie takie podejście doprowadziło do sytuacji, w której dzisiaj strajkujemy i nie możemy się porozumieć z władzą rządzącą. Bo przecież ci, którzy tam w tej chwili siedzą na tych stołkach, to oni po prostu mają, po pierwsze, jak pączki w maśle siedzą, i to dzięki nam. Ja już nie mówię, kto na nich głosował i kto nie głosował, bo to jest inny temat, ale powiedzmy, ci, którzy zasiadają gdziekolwiek, w całym Sejmie, w całym rządzie i tak dalej, to oni mają te funkcje i te zarobki i te przywileje dzięki nam. Więc mają zrobić wszystko, żeby nam za to podziękować w najlepszy z możliwych sposobów i ułatwić nam życie, a nie tym patałachom z Brukseli. I to trzeba po prostu sobie zdać sprawę i postawić sprawę bardzo, bardzo jasno. Dalej idąc w tym kierunku, jeżeli to nie my mamy jechać jeszcze, a propos na przykład do premiera, to premier ma przyjechać do nas.
umawiamy się na przykład w tym miejscu, panie premierze, pan tu jest petentem, a my jesteśmy władzą nadrzędną zgodnie z konstytucją, bo to jest wyraźnie napisane. Proszę przyjść, tutaj o tej godzinie ma pan spotkanie z narodem i ma pan się stawić. Dlaczego? Bo dla niego nie ma nic ważniejszego od właśnie zwierzchnika, jego bezpośredniego szefa, czyli całego narodu. Więc taki premier powinien się stawić na to wezwanie w tym terminie, dać mu czas. Oczywiście, nie wiem, tam powiedzmy, sprawa jest bardzo pilna, na przykład teraz mamy te strajki, oczywiście sprawa jest bardzo pilna. Panie premierze, 7 dni. I pan premier przyjeżdża w ciągu 7 dni, chyba że powie, słuchajcie chłopaki, wiecie, ale ja mogę wcześniej. No to wtedy jest inna rozmowa, ale żeby nie miał wymówki, że nie zdążył, 7 dni i proszę się tu stawić, koniec jest rozmowy. Wtedy on się stawia, panie premierze, zamyka pan granicę, powiedzmy, nie wiem, otwiera pan granicę, wpuszcza pan, nie wpuszcza i tak dalej, proszę podpisać odpowiednie rozporządzenia i zadziałać. I on nie musi, słuchajcie, jechać do żadnej Brukseli, pytać tam tych, nie chcę się wyrażać po prostu kim oni są, ale pytać się po prostu kogoś o pozwolenie zamknięcia naszej, na przykład, czy otworzenia naszej granicy na coś tam. To jest wolny żart i kpina. Tego w ten sposób nie można. Dlaczego? Dlatego, tak jak powiedziałem, to są słudzy, nasi wybrańcy, żeby decydowali w naszym imieniu. I teraz powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś z nas wyraził zgodę na to, żeby otworzyć na przykład granicę na sprowadzanie śmieci do Polski? Czy ktoś z nas wyraził zgodę na to, żeby podpisać na przykład tą relokację tych nielegalnych imigrantów? Czy ktoś z nas wyraził zgodę na to, żeby płacić na przykład za każdego nieprzyjętego 20 tysięcy euro czy coś takiego? No nikt. Ja przynajmniej takich ludzi nie znam. No i w związku z tym, skoro my nie wyrażamy zgody, to on wyrazić jej nie może. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Władza jest takim mandatem do wykonywania naszych, czyli wyborców, poleceń. Oni tego zapomnieli. Chodzi o taką rzecz, że teraz przez te strajki my musimy zrobić wszystko, żeby im to przypomnieć. Bo on naprawdę nie może być tak. Przede wszystkim jest jeszcze kwestia tutaj, powiedzmy, służb wszelkiej maści. Służby jako takie nie powinny być zależne absolutnie od żadnej władzy. Wojsko, policja, straż pożarna to jest inna sprawa, bo oni tam mają swoje po prostu wytyczne, ale to wiadomo, że od czego oni są. Nie wiem, straż graniczna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są po prostu tego rodzaju rzeczy. Czyli jeżeli widzi taki na przykład, nie wiem, żołnierz na granicy, że ktoś oto próbuje przekroczyć nielegalnie granicę, to co? To ma robić to, co mi by zrobili, gdybym ja w 1988 roku, kiedy pierwszy raz przekraczałem granicę, by zrobili, czyli odstrzeli łeb. I taka by była filozofia. Dlatego czekałem grzecznie na wizę, dostałem wizę i pojechałem. I tak samo jest dzisiaj. Nie było czegoś takiego jak nielegalni imigranci, prawda? Bo nielegalny imigrant to jeżeli przeżył na granicy, to najwyżej szedł siedzieć. Po jakimś czasie go wyrzucali z powrotem tam, skąd przyszedł i koniec było rozmowy. A dzisiaj to jest po prostu zwykła patologia i nic innego. Dlatego, moi drodzy, trzeba o tym pamiętać. To samo na przykład z wojskiem. Jeżeli ktoś nas atakuje, no to są odpowiedni do tego ludzie wyszkoleni, przeszkoleni i w tym momencie na rozkaz na przykład prezydenta jest akcja i nie może być inaczej. Tak samo na przykład weźmy sobie przykład policji. I oto, jeżeli wchodzi ktoś na przykład do jakiegoś urzędu, do jakiegoś, nie wiem, gdzieś tam i mówi, że słuchajcie, wiecie co, ale to wy siedzicie tu nielegalnie, musicie to opuścić, to policja mówi do takich delikwentów, którzy sobie to wymyślili, panowie moi drodzy, nakaz. A nie staje po drodze w ramię z jakimiś oszołomami i po prostu wyrzucają, bo ten oszołom tak powiedział. No halo, co to jest, jakaś służba ochrony czy prywatny folwark? No ja tego po prostu nie pojmuję. Dlatego mówię, musimy sobie zdać sprawę, czym jest ta władza i w taki sposób ją kształtować, i wymagać od tych ludzi. W jaki sposób? Jak to zrobić? Nie wiem, ale to jest dobry kierunek moim zdaniem, żeby oni się wreszcie otrząsnęli, że są z naszej łaski na tych stanowiskach. I to dzięki nam zarabiają konkretny pieniądz, ale mają zobowiązania. Dlatego panowie, panie też tak samo,
te strajki po prostu, które są, mają doprowadzić do tego, żebyśmy nie usłyszeli: nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, tylko oczywiście zrobię wszystko w ciągu najbliższych 3 dni, żeby temat był załatwiony. Po czyjej? Po naszej myśli. Po niczyjej innej, bo reszta się nie liczy. Nikt się z nami nie liczy i nie mamy absolutnie żadnego powodu, żeby liczyć się z kimś innym. Pamiętajcie, to działa zawsze w dwie strony. Jeśli będzie sytuacja taka, w której my się będziemy z kimś liczyli, a ktoś nie będzie się z nami liczył, to po prostu uzna nas za oszołomów, debili i tak dalej. I tak to się skończy. Więc kwestia, kim będziemy, na co się godzimy. Dobrze się trzeba nad tym zastanowić. Piszcie, bo jestem ciekawy waszego zdania i chętnie się z nim zapoznam. I zapraszam do dyskusji. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.